Skarb pod bólem. Nagrodą za cały trud, jeśli w ogóle to ćwiczenie miałoby dla was być trudem, jest miłość. To stan o wiele piękniejszy niż wszystko, co było przedtem. Miłość ta pojawia się dokładnie w tym momencie, kiedy przestajecie zaprzeczać waszemu bólowi i gdy zaczynacie go dopuszczać. Ale to nie wszystko. Pod bólem tym leży ukryty skarb, który można odnaleźć tylko wtedy, gdy całkowicie przyjmiemy ten ból. To jest coś drogocennego. To wewnętrzne przeżycie absolutnie szczególnego piękna, które należy do misterium waszego jedynego w swym rodzaju życia. Nie ma słów, by to opisać. Można o tym co najwyżej wspomnieć, a zrozumieć to mogą tylko ludzie, którzy przeżyli coś podobnego. Nie jestem w stanie od tak przekazać wam wyobrażenia tego skarbu, gdyż u każdego wygląda on inaczej. Zyskacie wyobrażenie tego, spoglądając w oczy ludziom mającym serce pełne miłości. Czasami można odnaleźć coś takiego w wierszach, a czasem w muzyce. To jest piękno, ból i miłość w jednym. Jeśli otworzyliście wasze serce, poczuliście wasz ból i gdy wcześniej czy później odnaleźliście również wasz drogocenny skarb, wówczas oba są w was obecne. Ból oraz to, co cenne, co piękne. Ale ból nie rozpłynie się w powietrzu. Nawet jeśli jest to kuszące wyobrażenie, czy nawet pokusa wzięcia na siebie całego trudu odprawienia go. Jednak odczujemy później, że ból należy do niepowtarzalnych i pięknych aspektów życia. Nie oznacza to, że masz być masochistą i chcieć go koniecznie zatrzymać przy sobie. On po prostu należy do życia, gdyż bez niego nie może się obyć życie oraz przeżywanie jego głębi, czaru oraz wielkości. Oczywiście nie opanowuje nas już więcej lęk przed tym bólem. Nie podejrzewamy już nieustannie, że ktoś zechciałby ponownie sprawić nam dokładnie ten sam ból, ponieważ teraz nie spoglądamy na wszystko przez pryzmat naszego specyficznego zranienia. Stara rana może się wreszcie zagoić, ponieważ zdjęliśmy opatrunek, wszystkie warstwy uczuć, którymi ją przykryliśmy i ponieważ zostawiamy ją w spokoju. Przez to, że nie interpretujemy już każdej akcji i reakcji innych ludzi jako ciosu w nasz bolesny punkt. Postać tego bólu rozpływa się. Spięcia w ciele, zamrożona energia, wspomnienia ciążące na miejscu, w którym przydarzył się ten ból. Ale istota bólu staje się częścią naszej istoty. Sprawia on, że nasze serce mięknie i współodczuwa razem z tymi wszystkimi, którzy doznają podobnego bólu. W ten sposób każda istota przychodząca na świat bierze na siebie swoją miarę bólu. Już samo przybycie na ten świat jest nie tylko ekscytujące i przyjemne, lecz również bolesne. Oznacza to więc, że z bezforemnego, a zatem i nieograniczonego i bezczasowego, a tym samym i nieskończonego świata, bez walki, stresu i złości, bez przymusu i ograniczeń, zostajemy wtłoczeni w formę. Formę, która umożliwia posiadanie pewnej dozy cech i zdolności, ale wyklucza zarazem wszystkie inne. Zostajemy zrodzeni w świadomości bycia pojedynczą osobą, która jest oddzielona od reszty świata i od jej pierwotnego pochodzenia. W świecie, w którym nie można od tak po prostu istnieć. W świecie, w którym jesteśmy z trudem rozumiani. Rodzimy się w ciele, które może zostać zranione, skaleczone i zabite. Sztuką wojownika jest balansować pomiędzy terrorem istnienia a cudem istnienia. Carlos Castaneda. Jest to wspaniała i unikalna, pełna możliwości i przyprawiająca o lęk i ból przygoda. Nie zostaje to oszczędzone również tym, którzy nie zapomnieli, że są właściwie nieskończonością i nieograniczonością.